Na poprzedniej godzinie wychowawczej, w związku z tym, że jesteście ostatnią klasą szkoły podstawowej, rozdałem wam formularze dotyczące wyboru zawodu. Większość chłopców chce być szatniarzami, kelnerami, recepcjonistami, taksówkarzami, windziarzami w hotelu Forum. O, a Włodarski pisze, że chce być rencistą. Włodarski, wstań, wstań, wstań! Co masz na swoje usprawiedliwienie? Mogę rozwinąć temat. Proszę cię, proszę, rozwijaj, rozwijaj. Wyboru zawodu rencisty skłoniła mnie analiza spotykanych w życiu postaw występujących z systemów wartości. Można z grubsza powiedzieć, że mamy tutaj do czynienia z dwoma postawami. Postawą rywalizacji, czyli tak zwaną competitive way of life, i postawą impulsywną, polegającą na pełnym przeżywaniu życia. Tę drugą postawę reprezentują hipisi i renciści. Rencista ma czas zastanowić się nad sobą, nawiązać kontakt z przyrodą, jest wolny od pogoni za karierą. Poza tym w mojej rodzinie wszyscy są rencistami i mi się to bardzo podoba. Chodzimy sobie na spacery, czytamy sobie książki, słuchamy płyt. To jest pomysł.